Dzień dobry Państwu, telewizja w Polsce.pl. Gorące pytania. Dzisiaj porozmawiamy o dwóch sprawach. O opublikowanych badaniach naukowców, którzy dowiedli, że nie istnieje coś takiego jak gen homoseksualizmu. I druga sprawa to jest kwestia karty LGBT i tego, czy rzeczywiście ratusz wycofał się z finansowania edukacji seksualnej w warszawskich szkołach. A naszym gościem jest pan redaktor Tomasz Terlikowski, publicysta tygodnika Do Rzeczy. Dzień dobry panie redaktorze. Natomiast pozwoli pan, że połączymy się z Oczywiście. Panem, z księdzem profesorem Pawłem Bortkiewiczem, który jest teologiem. I chciałam zapytać księdza profesora o stosunek Kościoła do homoseksualizmu, dlatego że pojawiło się ostatnio bardzo wiele różnych oskarżeń pod adresem Kościoła, że jest nastawiony negatywnie do osób homoseksualnych, że je potępia, że nie mają one miejsca we wspólnocie kościelnej. Natomiast no, te publikacje, które teraz miały miejsce, mówiące o tym, że nie istnieje gen homoseksualizmu, czy one miały w ogóle jakikolwiek wpływ na stosunek Kościoła do w ogóle homoseksualizmu, bo on jest czym innym niż stosunek do osób o orientacji homoseksualnej? Pokłaniam się panu redaktorowi także. Proszę państwa, no myślę tak, po pierwsze musimy mieć na uwadze to, że Kościół nie wydaje swoich orzeczeń w oparciu o badania naukowe, takie czy inne, tylko wydaje je w oparciu o Ewangelię. Ewangelia, czy w ogóle Pismo Święte bardzo jednoznacznie określa homoseksualizm jako nieuporządkowanie moralne, jako zło, jako grzech. Natomiast jednocześnie ta sama święta księga, ta sama księga Pisma Świętego zawsze próbuje traktować grzeszników z nadzieją i z szacunkiem. Mówię z nadzieją i z szacunkiem, to znaczy no po prostu wzywa ich do nawrócenia, do przemiany i uporządkowania tego życia. I tak też się kształtuje stosunek Kościoła do homoseksualizmu i homoseksualistów. Homoseksualizm pozostawał w nauczaniu Kościoła tradycyjnym, w orzeczeniach Kongregacji Nauki Wiary, w katechizmie Kościoła katolickiego, pozostawał, mówiąc najkrócej, czymś złym. Natomiast homoseksualiści byli traktowani jako ludzie, którzy uczestniczą w tym złu z bardzo różnych powodów. Właśnie z powodów uwarunkowań kulturowych, środowiskowych, rodzinnych, co dokładnie potwierdzają właśnie badania opublikowane niedawno. I w tym sensie można powiedzieć, że te badania wspierają po prostu, czy interpretacje tych badań mogą wspierać orzeczenia Kościoła w tym właśnie zakresie. Proszę księdza profesora, już w katechizmie Kościoła katolickiego z 1992 roku jest napisane, że powinno się traktować te osoby, czyli o skłonnościach homoseksualnych, z szacunkiem, współczuciem i delikatnością. Powinno się unikać wobec nich jakichkolwiek oznak niesłusznej dyskryminacji. Biskup Grzegorz Ryś już w 2014 roku mówił o tym szacunku dla osób homoseksualnych i o tym, że nie można ich potępiać jako osoby. Skąd się zatem wzięła ta ostatnia fala oskarżeń pod adresem Kościoła, że postępuje wręcz odwrotnie? No po pierwsze bierze się z kompletnej ignorancji, z kompletnej nieznajomości tego, co chociażby cytuje tutaj pani redaktor. Ja pamiętam, że zanim się ukazał tekst, czy w momencie, w którym się ukazał tekst katechizmu Kościoła, przebywałem krótko w Anglii na stopniach katedry westminsterskiej. No właśnie wyraziłem swój sprzeciw wobec jakiegoś gremium pikietujących tam, którzy mieli między innymi takie hasła: papież mówi nienawidźcie gejów i lesbijek. Zapytałem, gdzie, w którym momencie, w jakim miejscu, w jakim kazaniu papież coś takiego powiedział. No niestety takie właśnie bzdurne tezy były i są powielane. One wynikają, raz jeszcze podkreślam, no po pierwsze właśnie z kompletnej ignorancji, ale po drugie wynikają też z pewnej ideologii, ponieważ właśnie Kościół stanowi, czy wyraża bardzo konkretną i bardzo afirmującą człowieka propozycję właśnie dla homoseksualistów. Natomiast ideologia traktuje tych ludzi w gruncie rzeczy instrumentalnie i dlatego Kościół jest tutaj oczywiście wrogiem, który trzeba po prostu zwalczać, który trzeba uderzać. I to obserwujemy.
Ksiądz w jednym ze swoich, ksiądz profesor w jednym ze swoich felietonów w Radiu Maryja mówił o tej potrzebie tolerancji i o tym, że ona jest bardzo wybiórczo pojmowana w dzisiejszych czasach. To jest kolejny chyba problem, z jakim napotykamy się w naszym życiu publicznym, ale nie tylko, bo także w stosunkach międzyludzkich, w naszym życiu prywatnym, zawodowym. Ja bardzo nie lubię tego słowa tolerancja, bo ono jest dla mnie bardzo ubogim słowem. No, znosić ciężar kogoś to nie jest dla mnie coś satysfakcjonującego, choć oczywiście no, wiemy, że w praktyce tak bywa, ale chrześcijaństwo wzywa nas do afirmacji. No ja wykroć słyszę o tolerancji, próbuję sobie wyobrazić Jezusa tolerującego jawną grzesznicę i mówiącego jej powiedzmy coś w rodzaju, no stara, nie martw się, nie jest tak źle, inni też powiedzmy się łajdaczą, no bądź spokojna. Tymczasem Chrystus mówi bardzo niezwykle taktownie, niezwykle wrażliwie, ale też niezwykle sugestywnie. Nikt ciebie nie potępił, ja ciebie nie potępiam, idź i nie grzesz więcej. A więc jest w tych słowach nawiązanie do grzechu tej kobiety, ale jest właśnie w oparciu o to nawiązanie do grzechu danie jej nadziei. To jest afirmacja. To jest właśnie zwrócenie uwagi na możliwość zmiany życia ludzkiego i danie człowiekowi nadziei na lepsze jutro. Dlatego no, raz jeszcze podkreślam, słowo tolerancja jest dla mnie słowem bardzo małym, a jednocześnie ono no, bywa dzisiaj, wiadomo, że wykorzystywane właśnie w sposób bardzo, bardzo opaczny, bo to jest słowo, które jest takim wytrychem, którym można z jednej strony zamykać pewne przestrzenie debaty, a z drugiej strony uruchamiać pewne przestrzenie debaty. No wiemy doskonale, że to słowo sprzężone ze słowem mowa nienawiści staje się dzisiaj właśnie dokładnie takim wytrychem zamykającym jedne przestrzenie debaty publicznej, a z drugiej strony nagłaśniającej i otwierającej jakiś bełkot, który też się przetacza w życiu publicznym bardzo skwapliwie. A pojęcia wolności i niedyskryminacji są bardziej akceptowalne przez księdza profesora? Tak się lekko uśmiechnąłem, bo oczywiście tu nie chodzi w gruncie rzeczy przecież o mój jakiś ranking osobisty i emocjonalny tych słów, ale jasne, że słowo wolność i dyskryminacja i także słowo tolerancja nie jest wykreślone z mojego słownika, tylko zwracam uwagę na to, że no te słowa mają dzisiaj bardzo różne znaczenie. Łącznie z tym no świętym słowem wolność, które podkreślam to z całą powagą, jest słowem świętym, jest słowem niezwykle cennym dla każdego z nas, ale wiemy też bardzo dobrze, że to słowo właśnie dzisiaj jest zagrożone z jednej strony przez różnego rodzaju determinizmy, a z drugiej strony przez samowolę. Skoro rozmawiamy właśnie o tym w kontekście tych badań genetycznych, to proszę zauważyć, że właśnie w świecie liberalizmu i neoliberalizmu lansuje się, lansuje się nadal mimo tych badań i będzie się prawdopodobnie lansowało tezę o tym właśnie genie homoseksualizmu, wbrew nawet ostatnim orzeczeniom. Ale co ta teza oznacza? No to oznacza, że człowiek zostaje zniewolony, zdeterminowany przez geny, tak jak to tłumaczył Edward Wilson, twórca socjobiologii, geny trzymają nasz umysł na smyczy. Rodzę się naturalnym mordercą, rodzę się właśnie gejem, rodzę się lesbijką, rodzę się złodziejem, rodzę się świętym. I niezależnie od tego właśnie, jakbym chciał uruchamiać moją wolność, to w gruncie rzeczy decydują o tym geny. Więc mamy tu do czynienia no, z bardzo ciekawym paradoksem. W świecie kultu liberalizmu mamy do czynienia, w tym samym nurcie liberalizmu mamy do czynienia z ogromnym wyznawaniem determinizmu genetycznego, który całkowicie przeczy wolności. Dlatego mówię, słowo jest święte, ale jego rozumienie jest no bardzo dzisiaj skomplikowane. Bardzo dziękuję. Proszę państwa, naszym gościem był ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, teolog. Bardzo dziękuję, księże profesorze, za tę rozmowę. Wracamy do studia. Pan redaktor Tomasz Terlikowski. Wyraził pan taką opinię po opublikowaniu tych badań w bardzo prestiżowym czasopiśmie Science, że
Na stronach konserwatywnych i w katolickich trwa festiwal radości po opublikowaniu tych badań. A skąd się ten festiwal wziął? Znaczy, on się wziął z tego, że niestety strona konserwatywna i katolicka przyjęła, nie wiadomo zupełnie dlaczego, narrację, że jeśli gen, że najpierw, że gen w ogóle jakiś istnieje, potem, że nie istnieje i że to ma jakiekolwiek znaczenie. Trzeba sobie powiedzieć zupełnie jasno. Te badania mówią tylko jedno. Nie ma jednego genu, który odpowiada za pojawienie się skłonności homoseksualnej. To nie oznacza, że nie ma zespołu różnych czynników genetycznych, hormonalnych, także z okresu życia płodowego, które nie wpływają na tą skłonność. To oznacza, że nie ma jednego genu, ale to było oczywiste. To znaczy, tylko najbardziej radykalne środowiska homoseksualne, nie mające pojęcia o nauce, mogły sugerować, że jeden gen determinuje tak skomplikowaną rzeczywistość jak skłonność seksualną. Tak jak nie ma jednego genu, który determinuje nasz wzrost. Na nasz wzrost wpływają oczywiście czynniki genetyczne, ale również czynniki rozwojowe, ale również odżywianie i wiele innych rzeczy, także czynniki wychowawcze. Tak samo na skłonność seksualną wpływa cały zestaw czynników, również czynniki genetyczne, i o tym te badania z czasopisma Science mówią. Nie ma jednego genu, ale pewne czynniki genetyczne, bardzo skomplikowane, na to również wpływają, chociaż rzeczywiście, i to jest napisane, na podstawie genomu, na tyle, na ile go znamy, a znamy go jeszcze bardzo słabo, nie można określić skłonności seksualnej. Tu dochodzi jeszcze jeden element w tych badaniach, bardzo istotny. Otóż te badania bardzo szeroko interpretowały homoseksualność. Dlaczego? Dlatego, że oni badali prawie 500 000 zapisów genetycznych różnych osób i homoseksualność określali na podstawie tego, że ktoś zadeklarował, że chociaż raz w życiu miał kontakt fizyczny z osobą tej samej płci. No to dalece, powiedziałbym, nieprecyzyjna konstatacja. Dlaczego? Dlatego, że rok temu ukazał się bardzo mocny artykuł w Journal of Sexual Behavior, liberalne czasopismo naukowe, ale bardzo poważne, prestiżowe, z którego wynikało ni mniej, ni więcej, że przez tych ostatnie pół wieku bardzo zmasowanej propagandy, najpierw broniącej i rzeczywiście czasem naruszanych, akurat nie w Polsce. W Polsce nigdy nie było penalizacji homoseksualizmu. Warto to przypominać. Ale w Wielkiej Brytanii nie był, w Stanach Zjednoczonych również był, więc na początku rzeczywiście walczono o jakieś możliwości, no a później już propagowano pewien styl życia homoseksualny. Więc w ciągu tych ostatnich dekad tej propagandy nie zwiększyła się liczba osób twardo deklarujących, że są zainteresowane tylko osobami tej samej płci. Wśród mężczyzn to jest według różnych badań od 1,5 do 5%. Wprawdzie badacze gejowscy mówią, że to jest 10%. Nie ma takich badań. Wśród kobiet to jest niepełny procent. Lesbijek jest o wiele mniej w populacji niż homoseksualistów i ogromna większość z nich deklaruje się zawsze jako osoby biseksualne. Przeciętna lesbijka ma więcej partnerów mężczyzn niż przeciętna kobieta heteroseksualna. To są także statystyki, które funkcjonują. Ale jaka liczba się zwiększyła? Otóż zdecydowanie zwiększyła się liczba osób, które deklarują, że mają za sobą doświadczenia seksualne z osobami tej samej płci, nawet jeśli uważają się za osoby heteroseksualne. Więc jeśli definiujemy w ten sposób osoby homoseksualne, że każda, która miała kontakt z osobą tej samej płci, już jest homoseksualna, no to nam się te wyniki badań rozmywają. Ale idąc dalej, co to oznacza dla nas, dla naszej strony? Otóż nic nie oznacza, dlatego że katechizm Kościoła katolickiego, który pani redaktor cytowała, mówi również w cytowanych fragmentach o homoseksualizmie, że nieznana jest psychiczne źródło homoseksualizmu. Nie wiemy. Odpowiedź na pytanie, jakie jest źródło, może być rozmaita. To nie wpływa na ocenę moralną aktów homoseksualnych, czy na ocenę antropologiczną samej skłonności homoseksualnej. Niezależnie od tego, a może być tak w ogóle, że ta etiologia, to pochodzenie homoseksualizmu jest różne. To znaczy, że rzeczywiście są jakieś czynniki genetyczne, które powodują jego pojawienie się, są jakieś czynniki rozwojowe, na przykład gospodarka hormonalna organizmu matki w czasie ciąży.
część badaczy twierdzi, że transseksualizm pojawia się nie na etapie genetycznym, tylko na etapie rozwoju płodowego. W nieodpowiednim momencie następuje nieodpowiedni strzał hormonalny, tak to nazwijmy w prostym językiem. To może być podobne, a może być tak, że on się pojawia na podstawie jakichś genetycznych wskazówek dopiero na etapie rozwoju. Nie wiemy i nie ma to znaczenia. Dlaczego nie ma to znaczenia? Dlatego, że z faktu, że nawet coś jest biologicznie uwarunkowane, nie wynika od razu, że to jest moralne. To znaczy, to jest właśnie to założenie, które myśmy przyjęli od strony LGBT. Zakładamy, że jak coś jest biologiczne, to jest naturalne. Złośliwie powiem w ten sposób. No, są zwierzęta, które konsumują partnera seksualnego po akcie seksualnym. Jest to w biologii, jest, funkcjonuje, mamy taką rzeczywistość. No, nie oznacza to, że możemy powiedzieć, że to jest naturalne. Za chwilę wrócimy do tej rozmowy, jeszcze porozmawiamy o tym, czy jeżeli faktem jest, że nie istnieje gen odpowiedzialny za orientację seksualną, to oznacza, że ona jest przedmiotem wolnego wyboru. Czy to rzeczywiście tak jest? Za parę minut się z Państwem spotkamy i będziemy kontynuowali tę rozmowę.